W ostatniej ankiecie na kanale zapytałem się Was, jaki polecany zestaw komputerowy odświeżyć po nowym roku. Wygrał komputer do kwoty 1500 zł, więc za takie dziś się zabrałem. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym Was zaprosić na grupę Technicy Łukasza, gdzie nie tylko rozmawiamy luźno na tematy IT, ale również je handlujemy. Wróćmy do zestawu. 1500 zł wydaje się niewygórowaną kwotą, lecz od czasów, kiedy pojawił się na rynku Ryzen 3 2200G ze zintegrowaną kartą RX Vega, budowa taniego komputera nadającego się do grania stała się realna. Oczywiście nie możemy mówić o najwyższych ustawieniach graficznych dla gier AAA, ale Full HD oraz średnio niska jakość obrazu jest w zasięgu ręki. Zestaw się sprawdzi bardzo dobrze, za to w grach typowo e-sportowych, takich jak CSGO czy Fortnite. A z czego będzie się składał nasz zestaw? I wszystko wyjaśnię. Procesorem będzie wcześniej wspomniany Ryzen 3 2200G. Jednostka za lekko ponad 400 zł oferuje nam 4 rdzenie oraz 4 wątki. Całość pracuje z częstotliwością 3,5 GHz, oczywiście mamy tutaj też tryb turbo. I wtedy ta wartość rośnie do 3700 MHz. Odblokowany mnożnik również jest przydatną opcją, ale nie ma co liczyć na wysokie taktowanie. 3900 MHz jest w zasięgu tych układów. W zestawie znajduje się całkiem przyzwoite chłodzenie Wright Steel, które jak na stokowy cooler daje radę ze schłodzeniem tego procesora i całkiem ma niezłą kulturę pracy. Układ graficzny jest ściśle powiązany z naszym procesorem, bowiem jak pewnie wiecie, Ryzen 3 2200G jest układem tzw. APU, czyli posiada zintegrowany układ graficzny, a jest nim RX Vega 8. Taktowany z częstotliwością 1100 MHz. Producent daje nam możliwość OC tej karty. Mi osobiście na jednym z zestawów udało się ustawić go na 1220 MHz, co już dało przyzwoitego kopa. Prędkość pamięci jest uzależniona od RAMu osadzonego na płycie głównej, ale o tym później. Karta bez OC reprezentuje poziom wydajności GT 1030, więc karty w cenie naszego procesora. No to teraz przejdźmy do pamięci RAM. Jak wspomniałem, wydajność układów APU jest uzależniona od taktowania pamięci systemowej. Dobrym kompromisem cena-wydajność są pamięci Patriot Viper 4 w dwóch modułach po 4 GB każdy. Taktowane one są z częstotliwością 3000 MHz. Jeśli kręci Wasz OC, to możecie się pokusić o wyciągnięcie kolejnych 200 MHz z nich, co nie tylko wpłynie na wydajność procesora, ale również samej karty graficznej. Takie pamięci kosztują 289 zł. Jedynym nośnikiem na dane będzie w naszym zestawie SSD. I tu kwestia jest otwarta, ponieważ jest uzależniona od jednej rzeczy. Czy posiadasz obudowę czy nie? Jeśli nie, to żeby zamknąć się w budżecie 1500 zł, zdecydowałem się polecić Wam SSD o pojemności 256 GB. Od Adaty model SU800. Jest to dość dobrze oceniany model wykorzystujący nowe kości SLC oraz wyposażony w buffer DRAM, co wpłynęło na wysoką wydajność nośnika. Jeśli jednak posiadacie jakąś obudowę, z której jesteście w miarę zadowoleni, to możecie się pokusić o SSDK o pojemności 512 GB, który jest droższy o 130 zł. Zasilaczem zostanie w naszym zestawie 500W Silento PC Vero L2, który zapewni aż nadto mocy w tym komputerze, ale pozwoli w przyszłości na dołączenie dedykowanej karty graficznej. Poza mocną linią 12V charakteryzuje się on certyfikatem 80+ Bronze. Nad bezpieczeństwem zasilacza oraz zasilanych przez niego komponentów czuwa pełen pakiet zabezpieczeń chroniących m.in. przed zwarciami czy przeciążeniami. W cenie 177 zł dostajemy mocny oraz stabilny zasilacz. Budżetowy zestaw niestety musi być zamknięty w budżetowej obudowie, którą w tym przypadku został Armis AR1. Mimo budżetowego rodowodu obudowa może się podobać, ale nie spodziewajmy się wysokiej jakości. Ciekawostką jest wyposażenie obudowy w czytnik kart SD, co może się niektórym przydać. Za chłodzenie seryjne odpowiada mały, bo 80 mm wentylator zamontowany z tyłu obudowy. Producent przewidział jednak możliwość montażu na froncie dodatkowych dwóch śmigieł o wielkości 122 mm. Innym, może mało istotnym, ale ciekawym patentem jest to, że dolna część panelu może być zdemontowana i zamieniona na taką, którą użytkownik stworzy np. na drukarce 3D z własnym logotypem lub napisem. Obudowa kosztuje na Morele 88 zł. Całość wyszła na około 1505 zł. Komputerek mimo budżetowości umożliwia nam komfortowe wygranie we Full HD, lecz na średnich ustawieniach grafiki. Najważniejszą cechą tego zestawu jest dalsza rozbudowa, choćby o kartę graficzną.
Bez wymiany tego procesora rozsądnym maksimum byłoby to na przykład GTX 1060. Innym wariantem tego zestawu może być rezygnacja z SSD na korzyść HDD, na przykład 1 TB Toshiba P300, jeśli zależy Wam na pojemności. A teraz to byłoby na tyle i widzimy się w następnym materiale oraz na grupie Technicy w Łukaszu. Trzymajcie się, cześć!